na sprawiedliwe rządzenie. I teraz, dopóki się nie uwolnimy od bestii, nie ma żadnej możliwości na ustanowienie sprawiedliwych rządów w warunkach ogólnopaństwowych. Będziemy mieli do czynienia z fikcją i najbardziej tej fikcji, w jakiej funkcjonują, są świadomi po pierwsze polscy politycy. Oni funkcjonują w świecie kompletnej fikcji i kompletnego oderwania od jakichkolwiek kompetencji. Tutaj dobrym przykładem tego kompletnego oderwania od jakichkolwiek kompetencji są Morawiecki i Niedzielski, których bardzo lubię wymieniać. Czasami przemyci się do rządu, albo wcześniej udawało się przemycić osobę kompetentną. Do takich na pewno należał dr Hałat, do takich należał profesor, wypadło mi nazwisko, od Lasów, Szyszko, dokładnie. To była osoba znająca się na rzeczy, ale te osoby były medialnie niszczone. No i znowu wchodzi mechanizm bardzo silnie powiązany z bestią, czyli zarządzanie po pierwsze czymś, co oni nazywali aktywami, czyli służbami specjalnymi, a postkomunistycznymi, bardzo silnie splecionymi ze służbami, w dużym stopniu spatologizowanymi, amerykańskimi, izraelskimi, niemieckimi, brytyjskimi, francuskimi. Tam poziom patologii bardzo podnosiło to wszystko, co działo się w tych służbach przede wszystkim po II wojnie światowej, albo na dużą skalę po II wojnie światowej. Tam to życie mafijne, mówię o służbach zachodnich, przeniknęło te służby. No, świetnie to opisuje chociażby Władimir Wolkow, który prawdopodobnie jako jeden z pierwszych ujawniał ten poziom patologicznego myślenia. Z punktu widzenia mafijnych służb specjalnych władza należy do nich, a z punktu widzenia bestii służby specjalne to jest jeden tylko z biegunów albo jeden z wektorów, którymi oni się posługują. Inne to są oczywiście media, a to jest odpowiednie sterowanie światem polityki, no i oczywiście odpowiednie zarządzanie światem finansów. Wszelkie pochodne, jasne, w poszczególnych dziedzinach, no to już jest tylko, to są odpryski, ale pamiętajmy, że te pochodne, chociażby obecna sytuacja w przemyśle medycznym czy farmaceutycznym, czy we wszystkich organizacjach, które niby tym zarządzają, ta cała patologia narastała od co najmniej 100 lat. Ja proponuję dyskusję tak w całości przenieść jeszcze po wystąpieniu Adama, tylko w tym miejscu bym tylko jeszcze chciała krótko powiedzieć, że jeśli właśnie odwołujemy się do Kanta, to musimy pamiętać, to są właśnie, proszę Państwa, takie dyskusje, które się toczyły przez stulecia i które są ważne, ponieważ to pokazuje, że naprawdę nasza rzeczywistość jest bardziej złożona niż po prostu różne proste hasła, że to tak ma być i wszyscy ślepo idziemy w jednym kierunku. Właśnie u filozofa niemieckiego Immanuela Kanta ta wolność jest kluczową rzeczą, tylko że u niego wolność zawsze związana jest z rozumem, bo wolność to jest podległość rozumowi, czyli wolność to nie jest to, że ja sobie robię co chcę i nie wiem, ulegam swoim różnym zachciankom, tylko wolność to jest właśnie zgodność z rozumem, czyli wolność, która zaczyna się wtedy, kiedy ja myślę i kiedy rzeczywiście poznaję rzeczywistość, poznaję prawdę, czy poznaję właśnie tutaj wewnętrzną pewną strukturę racjonalizmu, prawda? Więc wolność związana jest z rozumem, a rozum jest podstawą odpowiedniego ładu politycznego, gdyż ład jest tylko wtedy, kiedy jest właśnie zgodny z rozumem. Więc to pokazuje, jak właśnie te spory filozoficzne dotykały różnych rzeczy, z których ludzie się zwolnili w ostatnich dekadach, uważając, że to wszystko jest nieważne i sobie możemy tak żyć z dnia na dzień. Więc ja teraz oddaję głos Adamowi. I po wystąpieniu Adama proponuję właśnie wspólną dyskusję i oddaję po prostu głos. Ja jeszcze na sekundkę, za chwilkę wrócę. Dziękuję serdecznie. Prawdę mówiąc mam kłopot, dlatego że to, o czym chciałem mówić, to właśnie moja małżonka przed chwilą o tym zaczęła mówić. A zacznę też może tak trochę żartować.
ponieważ się trochę spóźniliśmy i tutaj panowie organizatorzy do nas dzwonili, prawda, pytamy się przez telefon, a ile jest osób. I słyszymy różne wersje, przy czym cechą charakterystyczną było to, że ta liczba osób była zawsze albo dwa razy większa, albo dwa razy mniejsza, czyli było, nie wiem, 50 czy 100. Co tak myślę, no to chyba widać, czy na sali jest 50 czy 100, ale jak na tą salę tutaj weszliśmy, to zrozumiałem, dlaczego jest problem. Dlatego, że wszyscy występują jako podwójnie, tak. I dlatego jest trudno powiedzieć, czy na sali jest 50 czy 100, ponieważ państwo się dwoicie w oczach po prostu, tak. Ale oczywiście teraz już na poważnie, wracając do problemu wolności. Tak się akurat składa, że od 3 miesięcy siedzę dzień za dniem, piszę swoją nową książkę. Piszę od 3 miesięcy moją nową książkę na temat, jak go nazwano, proroka XXI wieku, czyli Yuvala Noaha Harariego. No, postać, bym powiedział, która wzbudza dość duże kontrowersje. Tutaj ostatnio był w Polsce, w Poznaniu na Impact 2022. Wiem, że były jakieś protesty tam pod tym budynkiem, się to odbywało, a równocześnie premier Mateusz Morawiecki zrobił sobie z nim piękne zdjęcie, którym się pochwalił na Twitterze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Znaczy pewnie nie on, tylko ktoś tam sobie wrzucił. I powiem szczerze, kiedy oglądałem to zdjęcie, to zacząłem sobie zadawać takie proste pytanie. Czy premier Morawiecki wie, z kim się spotkał i co ta osoba głosi, czy nie wie? Bo są dwie możliwości. Nie wie, tylko usłyszał, że to prorok XXI wieku, więc warto się pokazać, prawda, z nim. Ewentualnie możliwość druga, wie i dlatego właśnie się z nim pokazał. To jest, powiem tak, dla polityka obozu, który sam odwołuje się do patriotyzmu, chrześcijaństwa i tak dalej, to trochę jest kiepski dyskutant. Ale do być może prawdziwego Mateusza Morawieckiego to jest znakomity dyskutant. Dlatego to jest oczywiście trudne pytanie. A dlaczego zacząłem od Harari? Dlatego, że w moim przekonaniu Harari jest idealnym przedstawicielem świata, który narodził się z liberalizmu i z idei wolności, a który troszeczkę bliżej, dobrze, a który równocześnie można powiedzieć się głosi pewną wizję świata, która dla normalnych ludzi jest wizją przerażającą. Generalnie Harari twierdzi, że światem przyszłości, niedalekiej, będzie rządził pieniądz. To nie jest jakby nic nowego, bo zawsze w tej czy innej formie rządzi. Ale jak sam pisze, kiedyś ludzie bogaci różnili się od ludzi biednych tym, że ci biedni pracowali w pocie czoła i jedli mięso raz w tygodniu na przykład, a ci bogacze nie pracowali w pocie czoła i jedli mięso na przykład, nie wiem, 6 razy w tygodniu. I to jakby była podstawowa różnica, dlatego że ten bogacz dawny ani nie miał samochodu, ani samolotu, tak samo podróżował konno, prawda, szybkość taka sama, no miał może ładniejsze ubranie, ale tak samo był w nieogrzewanej izbie, bo nie było ogrzewania. Czyli można powiedzieć, że z punktu widzenia możliwości konsumpcyjnych, bogactwo w dawnych czasach nie dawało jakichś, no, poza brakiem konieczności pracy, co oczywiście samo sobie fajne, nie dawało jakiejś gigantycznej korzyści. I Harari mówi, że ten czas się zmieni. Dlaczego? Dlatego, że genetyka w najbliższym czasie zaoferuje człowiekowi różnego rodzaju możliwości, których wcześniej nie mieliśmy. Możliwości, które pozwolą ludziom, niektórym, których na to będzie stać, modyfikować genom swoich dzieci, czyli kod genetyczny. Znaczy tych, co się już urodzili, to się już pewnie nie da, ale tych, co się jeszcze nie urodzili, pewnie się da. Z tego powodu będą to ludzie, którzy będą z natury już poprawionej żyli znacznie dłużej. Ja powiem tak, naukowcy się spierają, twierdzą, że teoretycznie
Człowiek jest stworzony w ten sposób, że gdyby nie chorował, żył zdrowo, to mógłby właściwie dożyć do mniej więcej 120 lat. Harari mówi, że 150. Ja czytałem różnych tam profesorów medycyny, biologii, którzy twierdzą, że 120 to jest taka górna granica osiągalna w idealnych okolicznościach dla człowieka. Ale Harari twierdzi, że po poprawieniu genomu być może to będzie 200 lat, być może 250. Będą to osoby bardziej odporne na choroby, być może uda się spowolnić proces starzenia, nie będą, nie wiem, niewinowotworów i tak dalej, i tak dalej. I drugi proces, który Harari proponuje, jest to proces tak zwanej cyborgizacji. Czyli tych Państwa, którzy nie kojarzą, o co chodzi, to Terminator ze Schwarzeneggerem, prawda, każdy chyba widział, jedni z zachwytem, drudzy mniej, ale wszyscy wiemy, o co chodzi, prawda. To znaczy połączenie człowieka z maszyną. Tak. A konkretnie, mówi Harari, chodzi tutaj o możliwość, żeby do naszego mózgu doczepiać różnego rodzaju organy, które się zużyły, organy sztuczne, albo doczepiać dodatkowe, których nie ma. Gdzieś tam, nie wiem, chip w mózgu, prawda, wsadzić człowiekowi po to, żeby zwiększyć jego inteligencję, możliwości i tak dalej. I w sumie by się wydawało, zresztą powiem tak, na przykład w tej chwili Elon Musk prowadzi te badania, tak, jego program Neuralink. Jak się czyta tego, o czym Musk mówi, po czym to ma służyć, to jest całkiem fajne. Dlaczego? Jeżeli ktoś jest niewidomy, na przykład stracił wzrok, to wszczepiając mu taki chip z Neuralinkiem, na przykład i specjalne okulary do tego chipu, no, może nie będzie mógł czytać książki, ale będzie mógł na przykład rozpoznawać kształty, osoby i tak dalej, jakimś takim, nie wiem, jak trochę jakby telewizor miał włączyć. Może nie jest nic strasznego. Tak samo jeśli ktoś na przykład, nie wiem, rękę straci, będzie mógł sobie doczepić protezę i palcami tam, prawda, za pomocą chipa w mózgu nią kierować. Powiem tak, to jest tam sprzedawane i to są rzeczy, które nikt normalny nie powie, że to jest coś złego. Dlaczego? Dlatego, że to są jakby no ludzkie substytuty organów, które gdzieś tam nie działają, czy zostały stracone. Problem polega na tym, że Harari w ogóle uważa, że będzie można sobie wszystko doczepić, co będziemy chcieli. I tam się powołuje na różnych tam, prawda, naukowców, którzy, biologów i tak dalej. Ale to wszystko nie jest najgorsze. Najgorsze w gruncie rzeczy w tym wszystkim jest to, że tu się pojawia taka idea, którą brytyjscy transhumaniści jeszcze w latach 90. poprzedniego stulecia nazwali supermarketem transhumanistycznym. Co to jest supermarket transhumanistyczny? Powiedzmy sobie szczerze, operacja genetyczna na zarodku, który się dopiero ma urodzić, jest to operacja, która prawdopodobnie będzie wymagała specjalistów światowej klasy, że tak powiem, niezwykle zaawansowanej technologii, wskutek czego prawie nikogo na to nie będzie stać. Podobnie proces cyborgizacji. Na to prawie nikogo nie będzie stać. I Harari mówi, że na to będzie stać potentatów finansowych i daje tutaj jako przykład potentatów z Doliny Krzemowej w Stanach Zjednoczonych i rosyjskich milionerów, czyli mówiąc wprost tych, którzy nakradli w czasie rządów Jelcyna i mają tam majątki po parę miliardów dolarów. Normalnych ludzi na to nie będzie stać. No, ale byśmy sobie pomyśleli, dobrze. Najpierw będzie dla bogatych, prawda? Potem to się upowszechni i będzie również dla innych. A to Harari mówi, a nie. Dlatego, że Harari mówi w ten sposób, ci bogacze pierwsi, którzy będą ich na to stać, żeby udoskonalić siebie, ale to tylko te cyborgizacje i jakieś tam chipy, ale wszystkim mogli zainwestować w swoje dzieci, żeby już na etapie genetycznym, prawda, móc tym manipulować. I ci ludzie, którzy się w ten sposób narodzą, będą, jak on to nazywa, aśmiertelni. Czym się różni aśmiertelny od nieśmiertelności? Mianowicie różni się tym, że osoba nieśmiertelna nie może umrzeć, a śmiertelna może na przykład zginąć w wypadku. Jeśli jej mózg zostanie uszkodzony, no to nie ma czego doczepiać. Już do czego, bo nie ma kto tym zarządzać. Ale generalnie, mówi Harari, jeśli nic się takiego strasznego nie stanie, no to będzie można ten mózg, prawda, doczepiać do niego poszczególne nowe organy, chipy i on tym wszystkim będzie dalej kierował.
Tylko że problem polega na tym, właśnie mój herać, to będzie dla samych bogatych na początku. Ci najbogatsi w ten sposób, jak to ładnie nazywa komputerowo, upgrade'ują, czyli udoskonalą samych siebie i swoje dzieci. I dzięki temu, że będą dłużej żyli, albo staną się aśmiertelni, nabędą więcej doświadczeń, będą bardziej inteligentni, zdrowsi i tak dalej, to staną się z tych miliarderów dzisiejszych multimiliarderami. To znaczy, Harari mówi, że bieguny bogactwa i ubóstwa współczesne nagle się strasznie tam i tu da poszedł. Zostanie garść ludzi nieprawdopodobnie bogatych, którzy będą aśmiertelni, powiedzmy, nie wiem, będą żyli, nie wiem, 500 lat. Ja jednak zakładam, że ten mózg też kiedyś w końcu musi, prawda, odpocząć, tak. Ja to tylko kto nie wierzę, ale powiedzmy, że będą żyli, nie wiem, 300 lat, dajmy na to. Przez 300 lat gromadzą informacje, gromadzą doświadczenia. Jeżeli przeciętny człowiek ma IQ tam na poziomie, nie wiem, 90, to oni jako udoskonaleni będą mieli 290. Będą prawdopodobnie nie potrzebowali na przykład tyle snu, więc ich doba będzie dłuższa oprócz tego. Więc mówię, Harari, ta różnica pomiędzy bogatymi i biednymi będzie się poszerzać, bo ci bogaci i aśmiertelni będą stanowili elitę menedżerską świata przyszłości. No i by się wydawało najbardziej naturalne to, że kiedyś się tym podzielą, kiedy to się, że tak powiem, no, będzie jakoś taniej się te wszystkie metody zrobią i tak dalej. A Harari wcale nie mówi, że tak będzie. Nie, dlatego że ci aśmiertelni, niezwykle bogaci, zamkną się na nowych. To znaczy zamkną się, z czego należy wynikać, że na początku będą to przegrody prawne. Zresztą transhumaniści nad tym dyskutują, uważają na przykład, że osoba aśmiertelna, to za jej morderstwo powinno być zupełnie inny kodeks karny, bo to jest coś lepsze. To dłużej żyje, jest inteligentniejszy. Więc logicznie, jeśli za zabójstwo aśmiertelnego jest wyższa kara dla śmiertelnika, to za zabójstwo śmiertelnego przez aśmiertelnego, no pewnie jest niższa, na przykład grzywna będzie za zabójstwo. No, tak jak było w średniowieczu, szlachcic jak zabił chłopa, to płacił chłopszczyznę, a jak chłop zabił szlachcica, to mu obcinali głowę i to jeszcze miał szczęście, jak mu tylko obcięli głowę bez jakiegoś tam męczenia go przez 2 tygodnie. I Harari mówi, że ostatecznie dojdzie do podziału na 2 gatunki. To znaczy, dojdzie do podziału na nadludzi i do podziału na podludzi. Co ciekawe, zresztą Harari, ja się zawsze śmieję, ma jedną cechę wspólną z panem Januszem Korwin-Mikke, ponieważ obaj lubią bardzo jedno nazwisko kontrowersyjne. Adolf Hitler. Tylko że pan Janusz odpala taki protokół 1%, jak się wszyscy śmieją, że jak już mu tam za dużo w sondażach jest, to wtedy trzeba coś powiedzieć o Adolfie Hitlerze i od razu jest spadek. Harari dosyć często mówił o Hitlerze, ponieważ uważa, że Hitler to miał dobrą intuicję. Polegającą na tym, że można wyhodować nad człowieka, rasę nad ludzi. Jego błąd polegał na tym, że połączył to z Niemczyzną, a nie z, że tak powiem, różnymi osobami z różnych, prawda, narodów. No i przede wszystkim, mówi Harari, Hitler, za czasów Hitlera była eugenika. Można było wymordować słabszych, gorzej przystosowanych, kaleków i tak dalej, ale nie było metod do badania genomu. A więc nie można było nikogo udoskonalić. Więc można powiedzieć, Hitler tak trochę na 100 lat za wcześnie przyszedł, by nam pewnie powiedział Harari. No i oczywiście bez tego typu metod, ale sama idea wyhodowania nad człowieka, który oddzieli się prawnie od reszty ludzi i ostatecznie powstanie nowy gatunek, Homo Deus, jak go nazywa Harari w swojej książce o takim właśnie tytule. No i teraz tu się pojawia pytanie, a skąd właśnie taki pomysł się wziął? Pomysł się wziął jakby z 2 źródeł. Pierwsze źródło opisałem w mojej książce, która się ukazała rok temu, czy to dwa już, Sojusz ekstremów w epoce globalizacji. To jest książka opisująca o tym, w jaki sposób w latach 80. ubiegłego stulecia, za czasów Ronalda Reagana i Margaret Thatcher w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, wielkie korporacje wymknęły się spod władzy politycznej państwa i przekształciły się w korporacje światowe, które zaczęły narzucać swoją politykę państwom, również Stanom Zjednoczonym.
Jeśli ktoś z Państwa nie wierzy, że korporacje, a więc podmioty prywatne, uzyskały przewagę nad państwem, to najlepszy dowód to jest kryzys finansowy 2007 roku. W 2007 roku wielkie korporacje, przede wszystkim finansowe, bankowe, okazało się, że napożyczały złych kredytów i każda firma, która nie jest w stanie ściągnąć swoich wierzytelności, powinna upaść. To normalne, prawda? Tymczasem wielkie korporacje poszły wtedy do rządów amerykańskiego i innych państw i powiedziały, że, to jest słynna formuła, jesteśmy zbyt wielcy, aby upaść. Dlaczego? Dlatego, że na przykład nasz bank ma 30% funduszów emerytalnych, którym oszczędza 30 milionów Amerykanów. Idźcie teraz, panowie politycy, powiecie tym 30 milionom swoich wyborców, że nie ma żadnych emerytów. Więc my nie możemy upaść. Inni bankierzy przyszli i powiedzieli, no wszystko jest fajnie, ale my tutaj mamy na przykład pakiet cały, 60% nasz bank pakietu jakiegoś funduszu medycznego, który ludzie lata płacili, na przykład mieli dzięki temu jakieś tam, prawda, usługi medyczne. Teraz trzeba by im powiedzieć, że już nie mają, chociaż za to płacili. Więc przyszli bankierzy i powiedzieli, my jesteśmy zbyt wielcy, aby upaść, więc macie nam zapłacić. I co zrobiły rządy państw? A mianowicie ugięły się. Mało tego, ugięły się. W Stanach Zjednoczonych same wyszły z tą inicjatywą, zanim bankierzy przyszli, że dodrukujemy pieniądze, czyli obciążymy wszystkich za pomocą inflacji, lub też obciążymy podatników podatkami po to, żebyście nie upadli. Wiemy, bo o tym donosiła prasa, że po tym, kiedy te pieniądze były przelewane do banków, bankierzy dawali sobie bardzo wysokie, wielomilionowe nagrody w dolarach. Dlaczego? Dlatego, że firma przyniosła dochód. A to, że ten dochód to było w ten sposób, że rząd przelał pieniądze, no to nieważne, zgodnie z regulaminem firmy za jakiś tam, prawda, od jakiegoś, jakiś tam procent od dochodu jest płacony zarządowi banku w formie premii. No to jak rząd dał bankowi 500 milionów dolarów na przykład, no to był dochód. Należy się. To jest, tak powiem, moment, w którym wielkie korporacje wyspobodziły się spod władzy państwowej i ci, którzy wtedy się wyspobodzili, to są właśnie ci, którzy w przekonaniu Harariego są klientami tych przyszłych klinik genetycznych i całego procesu cyborgizacji. To paradoksalnie się okazuje, że w normalnej gospodarce rynkowej to te firmy wszystkie powinny upaść. Opłacili istnienie tych firm, opłacił podatnik całego świata. W przypadku, kiedy to są dolary, to pamiętajcie Państwo, że to nie tylko podatnik amerykański. Póki dolar jest walutą światową, to zapłacili za to wszyscy włącznie z nami. Dlaczego? Bo w jaki sposób Stany Zjednoczone znalazły te miliardy dolarów? Wydrukowały. A ponieważ dolar jest pieniądzem światowym, no to te dolary rozeszły się po tam 7 czy 8 miliardach ludzi na całym świecie. Bo gdyby to było tylko 300 milionów Amerykanów, to by inflacja była. Ale tak to można to pieniądze drukować i rozchodzą się w cały świat i tej inflacji nie czuć z tego powodu. Także to jest, bym powiedział, pierwszy ważny moment, to jest moment, w którym narodzili się klienci tego transhumanistycznego supermarketu, jak to sami transhumaniści nazywają. Druga grupa, o której mówi Harari, bogacze z Rosji. A skąd oni się wzięli? Za czasów Borysa Jelcyna bogacze w Rosji powstawali w ten sposób, że ktoś był na przykład dyrektorem firmy naftowej państwowej i kiedy była taka możliwość, sprywatyzował tą firmę. A wyglądało to w ten sposób, że poszedł do swojego brata, kolegi czy kuzyna z banku, który w państwowym banku pracował i powiedział tak: ja tu prywatyzuję swoją firmę za 5% jej wartości.